Dzień dobry ponownie. Dzisiaj już jedną lekcję nagrałem, właśnie teraz trwa premiera w YouTube, ale ze względu na to, że ta tablica, którą zakupiłem, to pozwala mi na nagrywanie nawet w domu, ona jest jednak troszkę dużo mniejsza niż ta w szkole, więc trudniej jest mi nagrywać takie lekcje dłuższe, oczywiście one też będą, ale właśnie dostosuję się do możliwości i często będą też się pojawiały takie krótkie lekcje jednozadaniowe, ale takie, które zawierają jakiś ważny problem. Więc dzisiaj właśnie z ruchu harmonicznego takie zadanie typowo maturalne. Znaczy, jak mówię zadanie maturalne, to najczęściej to są zadania, które łączą kilka działów, no, co najmniej dwa działy ze sobą. I tu jest takie połączenie, bo jest hydrostatyka i ruch harmoniczny. Jest to takie typowe zadanie właśnie do matury. I też to zadanie też ono czasami może się pojawiać i lepiej nawet znać tą metodę postępowania. Ponieważ tablica jest mała, więc ja już nie zapisuję treści zadań, tylko podaję tą treść, więc odczytam treść zadania. Zadanie pierwsze, pewnie i będzie ostatnie, jeżeli chodzi o tą lekcję. Probówka o masie m, małe m, tu jest podane, bez wartości liczbowej będzie to, i polu poprzecznego przekroju S, spoczywa ustawiona pionowo w cieczy o gęstości ρ. Małe. Probówkę dodatkowo zanurzono, czy dodatkowo ją tam zanurzono i puszczono. Oblicz okres drgania probówki. Jeszcze równie tą częstość kołową, czy częstość kątową, to jest to samo. My najpierw częstość kołową obliczymy, a później znając tą częstość obliczymy okres. Czyli dane, i co jest dane? Dane są masa probówki, gęstość cieczy, pole przekroju probówki i przyspieszenie ziemskie. Oczywiście to jest stała fizyczna. No i oszukamy niby okresu, ale zanim ten okres obliczymy, musimy obliczyć częstość kołową lub częstość kątową. To jest ta wielkość, może ma te dwie nazwy, obie są poprawne. Więc rysunek potrzebujemy. To jest powierzchnia cieczy. I najpierw probówka jest w położeniu równowagi, pionowo pływa w tej cieczy, częściowo zanurzona. Zanurzona, no to warunek spoczynku, to jest równowaga działających sił, jakie siły działają, ciężar działa i tą drugą siłą, która nie pozwala tej probówce zatonąć, jest siła wyporu. O niej zaraz też powiem, bo to jest przy okazji właśnie ta lekcja jest o sile wyporu, więc przypomnimy sobie, jak obliczać siłę wyporu. Te siły się równoważą, czyli już tu zapisałem, że ciężar jest równy tej sile FW1. FW to jest nie siła wypadkowa, tylko siła wyporu, W od wyporu. FW1, bo jeszcze zaraz będzie ta druga siła, czyli te dwie siły się równoważą, czyli ciężar jest równy FW1, sile wyporu działającej tu w tym przypadku. No i teraz to pole przekroju tej probówki jest równe duże S, gęstość tej cieczy ρ. I teraz, no jeszcze oznaczyłem to dla wygody własnej, oznaczyłem na rysunku objętość tej części zanurzonej, gdy probówka jest w położeniu równowagi, czyli no, troszkę rozjaśnimy. Więc to jest gęstość tej cieczy i oznaczyłem właśnie symbolem V0. Nie wiem, czy jak dobrze widoczne, w złym miejscu zaznaczyłem. V0 to jest objętość tej części probówki, która jest zanurzona. No i to jest sytuacja początkowa, gdy ta probówka jest w położeniu równowagi. Teraz ją dodatkowo tak zanurzamy, czyli wciskamy ją głębiej, już jest ten koniec probówki tu niżej, czyli zanurzyła się dodatkowo o x jeszcze, to x będzie u nas odległość tego punktu, czy tej poprzedniego poziomu cieczy od obecnego poziomu cieczy, to będzie wychylenie nasze z położenia równowagi. Dlatego oznaczyłem symbolem x. Więc co? Ciężar i puścimy później w tej pozycji, puszczamy tą probówkę, no więc ciężar tej probówki nie uległ zmianie, więc jakby kół, tak jest kół.
Natomiast siła wyporu się zwiększyła. No właśnie o tej sile wyporu musimy powiedzieć. Siła wyporu jest równa ciężarowi wypartej cieczy. Teraz ciężar wypartej cieczy to jest ciężar cieczy, którą zajmuje ta część probówki. Czyli to jest ciężar tej cieczy, która byłaby w tym miejscu, gdyby nie było probówki. Została wyparta z tego miejsca. Tak? Więc teraz objętość tej cieczy wypartej jest większa, a więc i ta ciężar tej cieczy wypartej jest przez tą probówkę jest większa, więc siła wyporu jest większa. Więc teraz siła wyporu się zwiększyła. No to teraz te dwie siły, które wcześniej się równoważyły, teraz już się nie równoważą. Pojawia się wypadkowa siła skierowana do góry. No i teraz jaka jest metoda postępowania praktycznie we wszystkich zadań, no w większości zadań z ruchu harmonicznego. Trzeba wykazać, znaczy najpierw trzeba wykazać, że to będzie ruch harmoniczny. No, cechą ruchu harmonicznego jest to, że siła działająca w kierunku ruchu jest wprost proporcjonalna do wychylenia, czy F do X jest proporcjonalne. Więc jeżeli wykażemy to, to w ten sposób wykazujemy, że to jest ruch harmoniczny i tym się najpierw zajmiemy, ale wcześniej muszę, więc, czyli już wiemy, że ta, czyli my się będziemy zajmowali tą teraz siłą wypadkową działającą w kierunku ruchu. Czyli ponieważ dwie siły działają, FW2 i Q, te dwie siły się nie równoważą, przeważa siła ta FW2, bo wcześniej ta siła FW1 była równa ciężarowi, a teraz siła wyporu się zwiększyła, ciężar się nie zmienił, więc ta siła jest teraz większa od ciężaru, czy wypadkowa tych dwóch sił będzie skierowana do góry i jej wartość będzie równa różnicy siły, wartości siły FW2 i Q. Czyli ta siła wypadkowa, ale działająca w kierunku ruchu, to jest FW2 minus Q. No Q, już stwierdziliśmy, ciężar był równoważony przez siłę FW1, więc możemy zamiast ciężaru wstawić siłę FW1. Więc aby tą siłę znaleźć F, trzeba odjąć od siebie te dwie siły wyporu. No to przejdźmy do siły wyporu. I tu z definicji. Siła wyporu to jest ciężar, jest równa ciężarowi wypartej, no jest siła wyporu działająca na ciało, zanurzone w cieczy, jest skierowana do góry i jest, jej wartość jest równa ciężarowi wypartej cieczy. W to jest wypartej, C cieczy. No ale ciężar, każdy ciężar jak się oblicza? Masa ciała razy przyspieszenie ziemskie, czyli to jest inaczej masa wypartej cieczy razy przyspieszenie ziemskie. No a masę jak się wyraża przez gęstość i objętość? No gęstość to jest masa przez objętość, czyli masa to jest gęstość razy objętość, więc jeszcze raz. Gęstość to jest masa przez objętość, mnożymy przez objętość obie strony i otrzymujemy, że masa to jest gęstość razy objętość. Czyli masa wypartej cieczy to jest gęstość, ale czego? Wypartej cieczy razy objętość wypartej cieczy. Raz jeszcze oczywiście to G. No i teraz spróbujmy ten wzór zastosować dla siły FW1 i FW2. No to dla FW1. No siła FW1 to jest tak, gęstość wypartej cieczy to jest u nas ρ. Objętość wypartej cieczy. No tu właśnie objętość tej części probówki na początku, która jest w położeniu równowagi tej części zanurzonej, oznaczyłem V0. Będę powiedział ρ razy V0. Ja w ogóle liczę na to, że to V0, którego nie znam, że ulegnie później skróceniu, bo też od tego V0 uzależnię siły wyporu działającą w tym drugim przypadku. Więc razy objętość wypartej cieczy, czyli V0, no i razy jeszcze G. Teraz siła FW2, no to gęstość wypartej cieczy to jest to ρ, razy objętość wypartej cieczy, no to jest objętość ta poprzednia, czy to odtąd, to jest ta objętość tej części, to jest to V0, plus objętość walca w polu przekroju S, czy podstawę S i wysokości X, to jest S razy X. Nawet jeżeli to połówka nie miałaby kształt walca, ale te ścianki byłyby równoległe do siebie, to pole przekroju razy wysokość to byłaby objętość tej części dodatkowo zanurzonej, czyli objętość tej zanurzonej części tej połówki w drugim przypadku, to jest ta początkowa objętość plus ta dodatkowa, czyli duża, to jest duża S oczywiście, razy x, czyli pole podstawy razy wysokość i całość razy jeszcze g. No i teraz wstawiamy te dwa wzory do tego wzoru tu f równa się fw2 minus fw1, czy f równa się fw2 minus fw1 w miejsce fw2 ten wzór,
miejsce W1 ten wzór, ponieważ tu tablicy mam, no mam powierzchnię tablicy, więc powinniście teraz wymnożyć ten drugi, pierwszy wyraz, czyli będzie ρ razy V0 razy G plus ρ razy S razy X razy G. I ten pierwszy wyraz ρ razy V0 razy G zredukuje się z tym wyrazem i zostanie tylko ρ razy S razy X razy G, co zapisałem tam z tyłu. No i teraz zauważamy, że na końcu występuje to x, czyli ta siła działająca w kierunku ruchu jest wprost proporcjonalna do wychylenia. Co to zapisałem? I dążyliśmy właśnie do tego, żeby wykazać w ten sposób, że ta probówka po wychyleniu z położenia równowagi, czy po dodatkowym założeniu, że będzie poruszała się ruchem harmonicznym. Właśnie w ten sposób tego dowodzimy. Więc skoro ta siła działająca w kierunku ruchu jest wprost proporcjonalna do wychylenia, to znaczy, że to ta probówka będzie się poruszała ruchem harmonicznym, a w każdym ruchu harmonicznym wartość siły, wartość bezwzględna, więc tylko minusa tu już nie ma, równa się m omega kwadrat x albo kx też, bo k to jest to, ta stała to jest m omega kwadrat. W każdym ruchu harmonicznym ta siła działająca w kierunku ruchu jest równa, wartość to jest m razy omega kwadrat razy x, gdzie omega to jest ta częstość kołowa, częstość kątowa, te dwie nazwy są dozwolone. W takim razie porównamy teraz tą siłę z tą siłą. To jest ta sama siła, to nie tak, że są dwie siły, to jest ta sama siła inaczej zapisana. Więc porównujemy, więc m omega kwadrat x mamy tu, równa się ρ razy s razy g razy x. Tak? No i przekształcamy to równanie. My z tego no, widzimy, że x jest po obu stronach i x się skróci, czy to wychylenie się skróci. I z tego my mamy akurat obliczyć omega, no to my dzielimy przez m do mianownika dochodzi, bierzemy pierwiastek. Ale my szukamy okresu, no to przypomnijmy sobie, że związek między tą częstością kołową, kątową a okresem, no ten związek się wziął z ruchu jednostkowego po okręgu, czyli jakbyście tam poszukali właśnie no i właśnie zawsze przypominam, jak w tym momencie przypomnę, jak można dotrzeć do innych lekcji u mnie, bo tych lekcji jest mnóstwo, najwięcej w polskim internecie, jeśli chodzi o fizykę licealną, więc pod jakimkolwiek filmem klikacie na nazwę kanału, czy z lewej strony macie filmu, macie pod spodem nazwę kanału Fizyka Liceum, klikacie na tą nazwę, potem klikacie na playlistę, wybieracie playlistę, w tym przypadku z ruchu harmonicznego i tam na samym początku jest wyprowadzone są wszystkie wzory i tam właśnie te wzory z ruchu harmonicznego wyprowadzamy w oparciu o ruch jednostajny po okręgu, dlatego tam porządku ta omega występuje jako prędkość kątowa, ale już teraz jak mamy ruch wzdłuż jakiejś prostej, to trudno nazywać prędkością kątową tą omega, skoro nie ma żadnego kąta, nie ma żadnego ruchu po okręgu, jest ruch wzdłuż prostej, dlatego zmieniono nazwę na częstość kołową albo częstość kątową. No ale związek tej wielkości z okresem jest dokładnie taki sam jak dla prędkości kątowej, czyli omega to jest 2π przez t, z tego t mnożymy przez t, dzielimy przez omega, czyli okres to jest 2π przez omega. W miejsce omega wstawiamy wzór na tą omega, czyli ale nie lubimy tych takich piętrowych ułamków, czyli podzielić przez ułamek, to jest pomnożyć przez odwrotność, więc to ułamek się odwraca, masa przechodzi do góry. Znaczy ja jeszcze wcześniej tu robiłem dyskusję jednostek, jak nie ma wartości liczbowych, no ale ponieważ mi się tablica skończyła, no nie będę tu już ściskał, będzie już wielki chaos, więc popróbujcie sobie tą dyskusję jednostek, a jeśli ktoś miał problemy, no to to zadanie znajdzie również w tej playliście z ruchami, tam, ale już nagrane w innej formie, w tej prostszej, że jest kartka A4, jest notatka, ja tylko mnie nie widać, tylko słychać i tam coś pokazuje ręką czy długopisem. Więc tam jest zrobiona również dyskusja jednostek, także jakby ktoś ma problem, no to może tam to znaleźć. No i tak jak mówiłem, że ponieważ ta tablica jest tu nie tak duże jak w szkole, to dość często będą pojawiały się takie teraz krótkie filmy z, czasami z jednym zdaniem, ale zawierając jakiś tam ważny problem. No tu to, co ważne było, to sposób podejścia do ruchu harmonicznego, do zadania, więc jeszcze raz przypomnę,
że staramy się najpierw wykazać, że to jest ruch harmoniczny, czyli uzależnić siłę działającą w kierunku ruchu od wychylenia. Jeżeli ta siła będzie do tego wychylenia wprost proporcjonalna, to wtedy prawdziwy jest również taki wzór i porównuje te dwa wzory, ten wzór związany z danym zadaniem, wypowiedzony w zadaniu, z tym wzorem porównujemy i obliczamy omega, a później znając omega na przykład okres. Tak? Taki jest schemat działania przy bardzo wielu zadaniach z ruchu harmonicznego. Tak? No i druga jeszcze ważna rzecz na tej lekcji, siła wyporu. Więc to taka moja litania jest właśnie, żeby sobie zapamiętać. Siła wyporu to jest ciężar wypartej cieczy. Ciężar każdy to jest masa ciała razy G. No to masa wypartej cieczy razy G. A masa to jest gęstość razy objętość. Czy gęstość wypartej cieczy razy objętość wypartej cieczy. No, trzeba zobaczyć, jak w zadaniu jest oznaczona gęstość, jak jest oznaczona objętość wypartej cieczy, odszukać, wyrazić przez dane zadania i dalej już jest to proste. Także na dzisiaj to już dziękuję. I właśnie dzisiaj tak stwierdziłem, że częściej będą pojawiały się takie lekcje też krótkie, no te inne moje lekcje, takie powtarzające, gdzie mnie widać, które nagrywałem w szkole, no to tam niektóre trwały prawie godzinę, także jestem przyzwyczajony do takich dłuższych lekcji, ale może to nie jest dobrze, może właśnie uczeń woli takie krótkie segmenty, żeby łatwiej było znaleźć w tym nagraniu to, co ucznia interesuje. No to więc takie się będą lekcje pojawiały, ale też będą te dłuższe też będą. Także dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia.